przed Państwem zespół Lumen, zespół muzyki sakralnej Lumen, dyrektor, dyrygent, aranżer, kompozytor, pan, który nazywa się Zbigniew Małkowicz wraz ze swoją małżonką, córką, synem. Tak rodzinnie troszeczkę, ale nie tylko ich jakieś więzy rodzinne łączą, ale właśnie też chęć wyrażania i chwalenia i wysławiania Boga. Zapraszamy do wysłuchania tego koncertu, który jest poświęcony stuleciu objawień fatimskich. Fragmenty ze słowami, z objawień Matki Boskiej w Fatimie, przekazane przez siostrę Lucję. Zobaczyliśmy znowu błyskawice
po zrobieniu kilku kroków dalej ujrzeliśmy na skalnym dębie panią w białej sukni, promieniującą jak słońce. Zaskoczeni tym widzeniem zatrzymaliśmy się. Nasza droga pani powiedziała: nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię. Skąd pani jest? Zapytałam. Jestem z nieba. A czego pani ode mnie chce? Przyszłam was prosić, abyście tu przychodzili przez 6 kolejnych miesięcy, dnia 13 o tej samej godzinie. Potem powiem, kim jestem i czego chcę. Następnie wrócę jeszcze 7 raz. Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On wam ześle jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany, jako prośbę o nawrócenie grzeszników? Tak, chcemy. Będziecie więc musieli wiele cierpieć, ale łaska Boża będzie waszą siłą. Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny. Czerwca 1917 roku, po odmówieniu różańca z Jacyntą, Franciszkiem i innymi osobami, które były obecne, zobaczyliśmy znowu ponad dębem skalnym Matkę Bożą.
Czego Pani sobie życzy ode mnie? Chcę, żebyście przychodzili tutaj dnia 13 przyszłego miesiąca, żebyście codziennie odmawiali różaniec i nauczyli się czytać. Później Wam powiem, czego chcę. Chciałabym prosić, żeby Pani nas zabrała do nieba. Tak, Hiacyntę i Franciszka zabiorę niedługo. Ty jednak tu zostaniesz przez jakiś czas. Jezus chce posłużyć się Tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali. Chciałby ustanowić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Zostanę tu sama? Zapytałam ze smutkiem. Nie, moja córko. Cierpisz bardzo? Nie trać odwagi. Nigdy cię nie opuszczę. Moje niepokalane serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do Boga. W tej chwili, gdy wypowiadała te ostatnie słowa, otworzyła swoje dłonie i przekazała nam odblask tego niezmiernego światła. W nim widzieliśmy się jakby pogrążeni w Bogu. Hiacynta i Franciszek wydawali się stać wyżej w tej części światła, które wznosiło się do nieba, a ja w tej, które się rozprzestrzeniało na ziemię. Przed prawą dłonią Matki Bożej znajdowało się serce otoczone cierniami, które wydawały się je przebijać. Zobaczysz w mych oczach królowo blask słońca i gwiezdne przestworza i taniec jaskółek nad głową i zapach wiatru, szum morza. O paszport do nieba cię prosi twe dziecko, co chciało ci służyć. Thank you.
podróży. Lipca 1917 roku, krótko po naszym przybyciu do Cova da Iria, do dębu skalnego, gdy odmówiliśmy różaniec z ludźmi licznie zebranymi, zobaczyliśmy znany już blask światła, a następnie Matkę Bożą na dębie skalnym. Czego Pani sobie ode mnie życzy? Zapytałam. Chcę, żebyście tu przyszli 13 przyszłego miesiąca.
żebyście nadal codziennie odmawiali różaniec na cześć Matki Bożej Różańcowej dla uproszenia pokoju na świecie i o zakończenie wojny, bo tylko ona może te łaski uzyskać. Chciałabym prosić, żeby Pani nam powiedziała, kim jest i uczyniła cud, żeby wszyscy uwierzyli, że nam się Pani ukazuje. Przychodźcie tutaj w dalszym ciągu co miesiąc. W październiku powiem, kim jestem i czego chcę. I uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli. Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary. O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Przy ostatnich słowach rozłożyła znowu ręce, jak w dwóch poprzednich miesiącach. Zdawał się przenikać ziemię i zobaczyliśmy jakby morze ognia, a w tym ogniu zanurzeni byli diabli.
diabli i dusze w ludzkich postaciach, podobne do przeźroczystych, rozżarzonych węgli, które pływały w tym ogniu. Postacie te były wyrzucane z wielką siłą wysoko wewnątrz płomieni i spadały ze wszystkich stron jak iskry podczas wielkiego pożaru, lekkie jak puch, bez ciężaru i równowagi, wśród przeraźliwych krzyków, wycia i bólu rozpaczy, wywołujących dreszcz grozy. Na ten widok musiałam krzyczeć Ai, bo ludzie to słyszeli. Diabli odróżniali się od ludzi swą okropną i wstrętną postacią, podobną do wzbudzających strach nieznanych jakichś zwierząt, jednocześnie przeźroczystych, jakby rozżarzone węgle. Przerażeni podnieśliśmy oczy do naszej Pani, szukając u niej pomocy, a ona pełna dobroci i smutku rzekła do nas: widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Żeby je ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Jeżeli się zrobi to, co wam powiem, wielu przed piekłem zostanie uratowanych i nastanie pokój na świecie. Wojna zbliża się ku końcowi, ale jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, to w czasie pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga wojna, gorsza. Kiedy pewnej nocy ujrzycie nieznane światło, a było to nadzwyczajne światło północne, które widziano w nocy 25 stycznia 1938 roku w całej Europie, także w Polsce, to wiedzcie, że jest to wielki znak od Boga, że zbliża się kara na świat za liczne jego zbrodnie. Będzie wojna, głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. Aby temu zapobiec, przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu niepokalanemu sercu i o komunię wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła. Dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć. Różne narody zginą. Na koniec jednak moje niepokalane serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci i przez pewien czas zapanuje pokój na świecie. Kiedy odmawiacie różaniec, mówcie po każdej tajemnicy: o mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twego miłosierdzia. Nędza mojej duszy jest ogromna, tak jak Boże. Okaż
19 sierpnia 1917 roku. 13 wiemy, że dzieci były uprowadzone i aresztowane, więc 13 nie było objawienia, tylko 19. Zobaczyłam z Franciszkiem blask światła, któryśmy nazwali błyskawicą. Krótko po przybyciu Hiacynty zobaczyliśmy Matkę Bożą nad dębem skalnym. Czego Pani sobie życzy ode mnie? Chcę, abyście nadal przychodzili do Cova da Iria 13 i odmawiali codziennie różaniec. W ostatnim miesiącu uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli. Chciałam prosić o uleczenie kilku chorych. Tak, niektórych uleczę w ciągu roku. Módlcie się. Módlcie się wiele. Czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił. I jak zwykle zaczęła unosić się w stronę wschodu. Thank you.
Kiedy klękam u Twych Fala, leia, 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 leia
13 września 1917 roku, kiedy zbliżyła się godzina, przeciskałam się z Hiacyntą i Franciszkiem przez tłum ludzi, który ledwo pozwalał nam przejść. Doszliśmy wreszcie do Covada Iria. Wkrótce potem ujrzeliśmy odblask światła, a następnie naszą panią nad dębem skalnym. Odmawiajcie w dalszym ciągu różaniec, żeby uprosić koniec wojny. W październiku przybędzie również nasz Pan, Matka Boża Bolesna i z Góry Karmelu, Święty Józef z Dzieciątkiem Jezus, żeby pobłogosławić świat. Bóg jest zadowolony z waszych serc i ofiar, ale nie chce, żebyście w łóżku miały sznur pokutny na sobie. Noście go tylko w ciągu dnia. Polecono mi, żebym panią prosiła o wiele rzeczy, o uzdrowienie pewnego chorego i jednego głuchoniemego. Tak, kilku uzdrowię, innych nie. W październiku uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli. I zaczynając się wznosić, znikła jak zwykle.
morze i ziemia niech wielbi Cię pieśnią. Dziewico święta, Matko Jezusowa, Panik uwiększył korona.
13 października 1917 roku od samego rana padał ogromny deszcz. Gdy przybyliśmy do Cova da Iria, koło skalnego dębu, pod wpływem wewnętrznego natchnienia poprosiłam ludzi o zamknięcie parasoli, aby móc odmówić różaniec. Niedługo potem zobaczyliśmy odblask światła, a następnie naszą panią nad dębem. Czego pani sobie ode mnie życzy? Chcę ci powiedzieć, żeby zbudowano tu na moją cześć kaplicę. Jestem Matką Boską Różańcową. Trzeba w dalszym ciągu codziennie odmawiać różaniec. Wojna się skończy i żołnierze powrócą wkrótce do domów. Ja miałam panią prosić o wiele rzeczy. Czy zechciałaby pani uzdrowić kilku chorych i nawrócić kilku grzeszników i wiele więcej? Jednych tak, innych nie. Muszą się poprawić i niech proszą o przebaczenie swoich grzechów. I ze smutnym wyrazem twarzy dodała: niech ludzie już dłużej nie obrażają Boga grzechami. Już i tak został bardzo obrażony. Znowu rozchyliła szeroko ręce, promieniejące w blasku słonecznym. Gdy się unosiła, jej własny blask odbijał się od słońca. Kiedy nasza pani znikła, w nieskończonej odległości firmamentu zobaczyliśmy po stronie słońca świętego Józefa z Dzieciątkiem Jezus i naszą dobrą panią ubraną w bieli, w płaszczu niebieskim. Zdawało się, że święty Józef z Dzieciątkiem błogosławi świat ruchami ręki na kształt krzyża. Krótko potem ta wizja znikła i zobaczyliśmy Pana Jezusa z Matką Najświętszą. Miałam wrażenie, że to jest Matka Boska Bolesna. Pan Jezus wydawał się błogosławić świat w ten sam sposób, jak święty Józef. Znikło i to widzenie i zdaje się, że jeszcze widziałam Matkę Boską Karmelitańską. Jak wiemy, tego dnia Matka Boża uczyniła wielki cud słońca. Słońce 3 razy obróciło się wokół własnej osi, po czym przez 3 razy spadało z wielkim, przerażającym impetem na ludzi. Wszyscy błagali o przebaczenie swoich grzechów, klękali, padali w błoto z wielkim przerażeniem. Ten cud pojawił się 3 razy. Było to wszystko przekazane przez ówczesną prasę, ponieważ było mnóstwo ludzi i prasa z całego świata. Taki cud uczyniła Matka Boża, a pierwszym cudem było to, że ubrania wszystkich ludzi stały się nagle suche i czyste.